Pokażę Ci teraz, jak korzystać z poznanych wzorów nieco inaczej. Tutaj mamy logarytm o podstawie 2 z iloczynu 4 razy pierwiastek z 2. Wiemy, że sumę logarytmów o jednakowej podstawie możemy zapisać w postaci jednego logarytmu o takiej samej podstawie z liczb logarytmowanych. Jeśli rozbijemy ten logarytm na sumę dwóch logarytmów, to otrzymamy coś takiego. Logarytm o podstawie 2 z liczby 4 dodać logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 2. Liczbą logarytmowaną w tym logarytmie jest 4, a liczbą logarytmowaną w tym logarytmie jest pierwiastek z 2. Logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to 2, ponieważ 2 podniesione do potęgi drugiej da nam liczbę 4. Logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 2 to 1, druga, ponieważ 2 podniesione do potęgi 1, drugiej da nam pierwiastek z 2. Otrzymujemy 2 dodać 1, druga. 2 dodać 1, druga to jest 2 i 1, druga. Spójrz teraz na kolejny przykład. Logarytm o podstawie 2 z ułamka, który w liczniku ma liczbę 1, a w mianowniku ma liczbę pierwiastek z 2. Skoro mamy tutaj ułamek, czyli dzielenie, to taki logarytm możemy rozbić sobie na różnicę dwóch logarytmów. Oba będą miały podstawę równą 2. Otrzymamy logarytm o podstawie 2 z liczby 1 odjąć logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 2. Liczbę, która jest w liczniku zapisaliśmy jako liczbę logarytmowaną w pierwszym logarytmie, a liczbę, która jest w mianowniku zapisaliśmy jako liczbę logarytmowaną w drugim logarytmie. Do jakiej potęgi należy podnieść 2, aby otrzymać 1? Do potęgi zerowej. A do jakiej potęgi należy podnieść 2, aby otrzymać pierwiastek z 2? Do potęgi jednej drugiej. Ile to jest 0 odjąć 1 druga? Minus 1 druga. To jest ten nasz wynik.